Było tak, a jest tak. W podobny sposób o wnętrzach Leszczyńskiego Ośrodka Kultury można mówić niemal na każdym kroku. Zgodnie z zapowiedziami zlikwidowane zostały na przykład toalety dla pań, do których trzeba się było wspinać po stromych schodach. Teraz są na tym samym poziomie co sala widowiskowa. Ona sama też przeszła małą metamorfozę, a największą scena i jej zaplecze. Trwa właśnie szycie i montaż nowych kulis. A co państwo szyją tutaj w tej chwili? A w tej chwili? Kotary. Wystrój. Kotary. Główną, tylną, ekran. Cały wystrój kotar Domu Kultury. Patrzę na te bele materiału, ile tego tutaj pójdzie? Ojej, sporo. Już tutaj niewiele do 1000 metrów będzie brakowało. Wszystko zupełnie nowe. Komplet. Główną zmianą widoczną już z ulicy jest przeniesienie wejścia do MOKU. Teraz wchodzi się do wnętrza już z poziomu ulicy Chrobrego. Dalej do dyspozycji widzów jest duży hol. Zniknęła też dawna kawiarnia z boku sceny. Działać tam będzie teraz duże zaplecze sceniczne. Nowe garderoby i sale prób na tyłach sceny są w zasadzie gotowe. Działalność MOKU ma zostać wznowiona jeszcze w maju, a oficjalne otwarcie po remoncie planuje się na przełom maja i czerwca. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.